Dzień po otrzymaniu odszkodowania komenda wypłacił milion. W środę 21 lutego w mediach pojawiła się smutna informacja dotycząca śmierci niesłusznie skazanego Tomasza Komendy. Mężczyzna opuścił więzienie po 18 latach, otrzymując następnie wielomilionowe odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Co zrobił z częścią kwoty? Miał ją wypłacić z banku chwilę po otrzymaniu gotówki. Tomasz Komenda nie żyje. Nie żyje Tomasz Komenda, zmarł w środę 21 lutego, mając 47 lat. Informację o jego śmierci przekazał dziennikarz TVN Grzegorz Głuszak, potwierdzając jednocześnie medialne doniesienia o problemach zdrowotnych mężczyzny. Tomek zmarł z samego rana. Wiem, że Tomek od dłuższego czasu miał problemy ze zdrowiem. Zmarł w wyniku długiej choroby, z którą walczył od pewnego czasu, powiedział dziennikarz na antenie TVN24. Pogrzeb Tomasza Komendy odbył się 26 lutego 2024 roku. Mężczyzna został pochowany na cmentarzu we Wrocławiu, a jego ostatnie pożegnanie miało charakter świecki. Pośród kwiatów złożonych zmarłemu, można było dostrzec wieniec ofiarowany przez jego syna, kilkuletniego Filipa, a także jego mamę oraz braci. Jak przekazał Super Express, widniał na nim krótki, aczkolwiek wymowny napis. Odszedłeś za szybko, ale nie zostaniesz zapomniany, Filip z mamą i braćmi, cytował dziennik. Tomasz Komenda odsiedział w więzieniu niewinnie 18 lat. Tomasz Komenda został niesłusznie skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności za zgwałcenie oraz zamordowanie 15-letniej Małgosi, która 31 grudnia 1996 roku bawiła się na okolicznej dyskotece. Następnie został osadzony w więzieniu, nie ukrywając, że lata niesprawiedliwie spędzone za kratami były dla niego traumatycznym przeżyciem. Mężczyzna w 2018 roku został warunkowo zwolniony z więzienia, a po czasie usłyszał, że został przez Sąd Najwyższy uniewinniony. Ogromnie cieszył się, że jego dobre imię zostało oczyszczone, a on sam może opuścić więzienne mury. Również matka Tomasza Komendy nie kryła swojej radości, bowiem przez cały czas nie tylko wierzyła w jego niewinność, ale także niezłomnie walczyła o syna. Za niesłusznie zasądzony wyrok mężczyzna otrzymał niemal 12 milionów złotych zadośćuczynienia, a także ponad 800 tysięcy odszkodowania. Co zrobił z tą bajońską kwotą? Co Tomasz Komenda zrobił z pieniędzmi z odszkodowania? Tomasz Komenda po opuszczeniu więzienia starał się ułożyć swoje życie na nowo. Poznał kobietę, z którą niedługo później doczekał się narodzin syna. Niestety ich relacja rozpadła się. Pojawiały się głosy, że mężczyzna zerwał kontakt również z matką, którą z całych sił walczyła o uwolnienie syna. Któregoś dnia Tomek bez słowa zostawił klucz na komodzie. I zniknął. Więcej telefonu od nas już nie odebrał. Mój syn okazał się tchórzem. Nawet nie potrafił się z nami pożegnać, powiedziała Teresa Klemańska w rozmowie z Onetem. A co stało się z pieniędzmi, które otrzymał w ramach zadośćuczynienia oraz odszkodowania? Jak informuje Polityka, zaledwie dzień po tym, jak je otrzymał, udał się do banku, by wypłacić 1 milion. W jakim celu zrobił to? Kiedy otrzymał odszkodowanie, następnego dnia poszedł do banku wypłacić milion. Specjalnie dla niego zamknięto oddział banku,
pieniądze zaniósł mamie, przekazano. Anna Walter niegdyś w oficjalnym oświadczeniu zdradziła, że w pewnym momencie Tomasz Komenda miał zacząć wydawać gotówkę na używki, a także na nieruchomości oraz rozdawać je znajomym. Kiedy Tomek wydawał pieniądze na kupno apartamentów, które stoją puste lub zamieszkują tam członkowie rodziny, na narkotyki i alkohol, kiedy rozdawał pieniądze na lewo i prawo wszystkim swoim kolegom, jego syn mieszkał w zadłużonym mieszkaniu obrośniętym grzybem. Bo Tomek zostawił mnie ze wszystkimi problemami. Po prostu przestałam mu być potrzebna, wyjaśniła.